Wydawnictwo Czwarta Strona oraz Audioteka PL przedstawiają. Remigiusz Mruz. Testament. Czyta Krzysztof Gosztyła. Dla Roberta, który kiedyś spojrzał na maszynopis Kasacji i powiedział: Wydajemy. Non omne kwotlice licet honestum est Nie wszystko co dozwolone jest uczciwe. Rozdział pierwszy Rondo Gabinet Chyłki, dwudzieste pierwsze piętro biurowca Skylight Upływ czasu miał leczyć rany. Ale Chyłka miała wrażenie, że jego jedyną konsekwencją jest przybliżanie do śmierci, do utraty świadomości bez szans na jej odzyskanie, do wytchnienia. Jeśli właśnie to mieli na myśli wszyscy ci, którzy twierdzili, że z czasem każda blizna się goi, Joanna była gotowa przyznać im rację. Doświadczała nocy wypełnionych tak głęboką pustką, że wszystko zdawało się tracić sens. Wciąż przyłapywała się na machinalnym dotykaniu brzucha, ale zamiast znajomego zaokrąglenia czuła jedynie fałdy pomarszczonej skóry. Starała się zakopać w pracy i zapomnieć o tym, że straciła dziecko, któremu nie zdążyła nawet nadać imienia pasożyta. Niekiedy udawało jej się zatracić w zawodowych obowiązkach. Najpewniej tylko dlatego, że całą uwagę poświęcała próbom wyciągnięcia kordiana oryńskiego z więzienia. Myślenie o wszystkich grożących mu niebezpieczeństwach sprawiało, że nie zostawało jej wiele czasu na rozważanie czegokolwiek innego. Tym bardziej zirytowało ją, kiedy o traumie poronienia przypomniał jej pewien telefon. Dzwonił Rafał Krantz, ginekolog, który w ostatnich tygodniach prowadził jej ciążę. Niespecjalnie przyjemny człowiek, ale fachowiec w swojej dziedzinie. Joanna niechętnie zerknęła na pęknięty wyświetlacz telefonu, starając się przekonać samą siebie, że nie ma żadnego powodu, dla którego powinna odbierać. Krantz z pewnością chciał zaoferować słowa pocieszenia, a ona nie miała zamiaru ich wysłuchiwać. Zresztą nie wybiła jeszcze dwunasta, a niepisana zasada w kancelarii żelaznej Magway mówiła, że do południa Chyłka zajmuje się wyłącznie swoimi sprawami nie poświęcając uwagi niczemu ani nikomu innemu. Wyciszyła dzwonek i wróciła do przerwanych zajęć, przekonana, że ginekolog daje jej spokój. Chwilę później odebrała jednak sms -a, który był krótkim, aż wymownym wołaniem o pomoc. Krantz pisał, że jest w kancelaryjnej recepcji i natychmiast musi się z nią zobaczyć. Dodawał, że recepcjonistka nie chce go przepuścić dalej. Joanna nabrała głęboko tchu i po chwilowym wahaniu uznała, że najlepiej będzie spławić lekarza samodzielnie. Sięgnęła po telefon stacjonarny i wybrała numer Anki z recepcji. Kant po chwili zjawił się w jej gabinecie. Nie sprawiał wrażenia, jakby na cito potrzebował pomocy prawnej. Nieśpiesznie zamknął za sobą drzwi, a potem popatrzył na chyłkę prawie bez emocji. Nie dała mu sposobności, by ją przywitał. Naprawdę nie sądziłam, że jest pan jednym z tych, Rzuciła. Otworzył usta, ale się nie odezwał, wyraźnie skonsternowany. Wyglądał na człowieka, który nie przywiązywał uwagi do międzyludzkich ceremoniałów, ale może pomyliła się w swojej ocenie? Z tych? Odezwał się w końcu. Lekarzy stalkerów, którzy nękają pacjentów, bo czują chorą potrzebę, żeby podnieść ich na duchu. Nie po to tutaj. To dobrze. Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej. Przez moment nie odpowiadał. A jak zacznie mi pan pieprzyć, że cieszę się dobrym zdrowiem, nie mam żadnych chorób i w razie czego stać mnie na najlepszą opiekę lekarską, odpowiem, że znaczy to tylko tyle, iż umieram wolniej niż inni. Obróciła się na fotelu przy biurku i ściągnęła z parapetu paczkę papierosów. Miała wrażenie, że od kiedy wyszła ze szpitala odrobiła cały deficyt nikotyny powstały w trakcie ciąży. Zapaliła malboro i zaciągnęła się głęboko. Co pan tu robi? spytała, po czym wypuściła dym. Nie zaproponuje mi pani, żeby mu usiadł? Nie. Zaległa niewygodna cisza. Chyłka zerknęła na krzesło po drugiej stronie biurka. Tak rzęda przeznaczona jest dla kur, które znoszą złote jaja. Wyjaśniła, pan może co najwyżej znieść krytykę. Krytykę? Którą zaraz pana zaleję, jeśli szybko nie dowiem się, po co zawraca mi pan dupę. Trzymany między palcami papieros był jak klepsydra odmierzająca krancowi czas. I chyłce wydawało się, że natręt to zrozumiał, bo spojrzał na niego znacząco. Oparł się plecami o drzwi i na moment zawiesił wzrok za oknem. Swoim wyglądem, nie wzbudzał zaufania, jakim powinno się obdarzać ginekologa. Miał surowy wyraz twarzy. Sprawiał wrażenie człowieka raczej obcesowego. Grzywka, mocno zaczesana od samego ucha na bok, jakby zwilżonym grzebieniem, kazała sądzić, że pedantycznie podchodzi do swojego wyglądu. Ale było to złudne. Rafał Kranz miał co najmniej 10 kilogramów nadwagi, a przyciasna koszula, marynarka i spodnie tylko to uwydatniały – Zanim Chyłka zdecydowała się powierzyć mu prowadzenie ciąży, naczytała się negatywnych komentarzy na jego temat w internecie. Pacjentki narzekały na grubiaństwo, niektóre twierdziły, że traktuje je w najlepszym wypadku jak intruzów, w najgorszym jak puszczalskie siksy. I nie niespecjalnie to interesowało. Dla niej liczyło się, że lekarz mógł się pochwalić dużym doświadczeniem i wiedzą. Zaliczył sporo kursów, napisał gro artykułów naukowych, zdobył certyfikat Fital Medicine Foundation, praktykował w Bernie, a zanim przeszedł do sektora prywatnego, był zastępcą ordynatora w Szpitalu Świętej Rodziny. No, fakt, że nie certolił się z pacjentkami, Joanna traktowała nawet jako atut, tym bardziej dziwiło ją, że zdecydował się na domową wizytę. Traca cierpliwość. Odezwała się. Choć na dobrą sprawę, nigdy jej nie miałam. To paradoks, prawda? Nie większy niż to, co mnie spotkało. To znaczy, mimo że grzęda nie była przeznaczona dla niego, odsunął sobie krzesło i ciężko na nie opadł. Chyłce wydawało się, że materiał koszuli na brzuchu jest tak napięty, iż któryś z guzików zaraz się odpruje. Może przejdę od razu do rzeczy, zapowiedział Rafał. Cały czas na to liczę. Dziś rano dostałem informację, że jedna z moich pacjentek zostawiła mi spadek. W postaci dziecka? Spojrzał na nią niepewnie. Zapłodnił pan jakąś białogłowę, a ta zostawiła bękarta w oknie życia i wskazała na pana? Nie, odparł głosem bez wyrazu. Miałem na myśli dosłowny spadek. Zapisała mi w testamencie cały swój majątek. Duży? Zareagował uniesieniem brwi i powolnym skinieniem głowy, co kazało prawniczce sądzić, że masa spadkowa rzeczywiście okazała się pokaźna. O, w takim razie musiał pan prowadzić jej ciążę jak ja z piątkę w godzinach szczytu. Zignorował to porównanie. Najpewniej nie zdając sobie sprawy, jak duży komplement usłyszał. Pacjentka nie była w ciąży odparł. Przyjąłem ją tylko raz podczas rutynowej kontroli. Przepisałem jej tabletki antykoncepcyjne. — No to chyba wyjątkowo skuteczne, skoro tak się odwdzięczyła. Krantz nie zareagował, a Joanna bacznie mu się przyjrzała. Teraz dopiero zauważyła, że jest nieobecny myślami, zupełnie jak człowiek, który całą noc nie spał, a z samego rana dowiedział się, że choruje na nieuleczalną chorobę i który w dodatku nie zdążył wypić kawy. Byłem dość skołowany całą sytuacją. No, nie dziwię się. Nawet najlepsze abs -y nie wyhamują przed dobrze rozpędzonymi plemnikami. Co proszę? ABS. Anti-Baby System. Nie wiem, co za dropsy jej pan przepisał, ale wątpię, że nie zostawiła mi majątku ze względu na pigułki. Nie, potwierdziła Chyłka i westchnęła. Pewnie nie. I nie znam powodu, dla którego to zrobiła... Dodał, zanim adwokat zdążyła dopytać, a potem zrobił głęboki wdech. Wiem tylko, że czekają mnie z tego powodu problemy i dlatego potrzebuję pani pomocy. Niestety nie mam teraz czasu, muszę wyciągnąć kogoś z więzienia, zanim dobierze się do niego wyjątkowo perfidny siłomaso rzeźbiarz. Pani mecenas urwał, kiedy uniosła dłoń. Wchodzi mi tu pan przed dwunastą. Bezprawnie anektuje krzesło, a w dodatku ociąga się pan z powiedzeniem czegokolwiek sensownego gorzej niż sędziowie z publikacją oświadczeń majątkowych. Nie mam czasu na takie bzdury. Ale to żadna bzdura, a sprawa może dotyczyć pani znajomego. Stanowczo odparł Rafał i nachylił się w stronę biurka. Mam na myśli tego aplikanta, którego zamierza pani wybronić. Chyłka zmarszczyła czoło, bo tego się nie spodziewała. A w jaki sposób ma go niby dotyczyć? Spytała. Za chwilę zdradzę. To na razie proszę mnie posłuchać. Słucham cały czas, z coraz większą niechęcią. Wyprostował się i wciągnął lekko brzuch, jakby dopiero teraz się zorientował, że szwy mogą nie wytrzymać. Pacjentka zapisała mi, między innymi, nieruchomość na rakowcu przy Grujeckiej. Gratuluję. Blisko ogródków działkowych. Właściwie. To nie było pytanie, ale ponaglenie. Rozumiem, odbąknął kąc. Sprawiał wrażenie, jakby rzeczywiście zrozumiał. Nieruchomość jest niewielka, w dodatku całkowicie zaniedbana i zarośnięta. Jak wiele podobnych budynków w tamtym rejonie, nic szczególnego, ale, ale to, co zobaczyłem w środku, zawiesił głos i potrząsnął głową. Znajdują się tam zwłoki. Chyłka wypuściła dym w jego kierunku, mrużąc oczy. Kaszlnęła cicho, czekając na ciąg dalszy, klanc jednak się nie odzywał. Znalazł pan sztywniaka na posesji? Skinął głową w milczeniu. To ci dopiero bonus. Zwłoki są w zaawansowanym stanie rozkładu. Dodał jakby nie usłyszał komentarza. Nie sposób powiedzieć nawet, jakiej są płci, ani jak długo tam leżą. Na miejscu jest mnóstwo robactwa, much I, i wszystko to teraz należy do pana. Jeszcze raz gratuluję, odparła pod nosem Joanna. A na czym polega problem? Żartuje pani? Znalazł pan nieboszczyka, to się zdarza. Do czego potrzebny panu adwokat? Jaki to ma rzekomo związek z Zordonem? Nie rozumie pani, nie, nie rozumiem. Zacząłem? Sprawdzać ten budynek, szukając czegoś, co pomogłoby mi zrozumieć o co tutaj y, chodzi. To niespecjalnie dobry pomysł, ale właściwie co kto lubi. Znam takich, co to nawet doktoraty robią z entomologii. Analizują gnilników, larw muchówek, grabarzy, szubaków. Ja nie ruszałem zwłok. W takim razie nie ma na nich pańskich odcisków palców. Czym się pan przejmuje do cholery? Tym, co znalazłem w jednej ze spróchniałych szuflad. Czyli? Przełknięcie śliny przyszło krancowi z wyraźnym trudem. Skrzywił się, jakby wiązało się to z bólem. Był tam list od mojej pacjentki list pożegnalny. I Anna zgasiła papierosa. Popełniła samobójstwo? Odezwała się. Tak. I okazało się, że to właśnie jej ciało znalazłem. W gabinecie chyłki zaległa cisza. A powietrze zdawało się gęste i wilgotne, jakby do dwojga rozmówców zbliżał się front burzowy. Nie zastanawiając się długo, Joanna sięgnęła po kolejnego malboru. — Rozumie pani, jak to wygląda, podjął Rafał. Dziewczyna zapisuje wszystko praktycznie nieznajomej osobie, niedługo potem popełnia samobójstwo, a majątek jest naprawdę pokaźny. W pokoju słychać było jedynie cichy syk tlących się tytoniu i bibułki. Stawia mnie to w bardzo niekorzystnym świetle, dodał Krantz. — Raczej w cieniu, poprawiła go, podejrzeń. Otóż to. Ale to za mało, żeby zaraz po tym odkryciu zwracał się pan do mnie po pomoc prawną, stało się coś jeszcze. Pokiwał głową i chyłka mogłaby przysiąść, że było w tym nieco uznania. Odjeżdżając z Grujeckiej zauważyłem radiowóz zaparkowany nieopodal. I? Psy mają to do siebie, że czasem są na spacerze, i pojechali za mną, pani mecenas. Nie musiała pytać, czy ciągnęli się za nim aż do Skylight. Głośne pukanie do drzwi jednocześnie dzwoniący telefon stacjonarny uświadomiły jej, że tak się stało. Zanim zdążyła zapytać Rafała o cokolwiek więcej, drzwi gabinetu się otworzyły, a do środka weszło dwóch umundurowanych funkcjonariuszy. Jeden z nich oznajmił, że Kranz jest zatrzymany, a drugi spojrzał niepewnie na chyłkę, być może spodziewając się problemów. Prawniczka powoli podniosła się z biurka, ale nie miała zamiaru interweniować. Ginekolog w tej chwili nie był jej klientem. Nie miała żadnego interesu w stawaniu po jego stronie. Niech pani pamięta o tym, co powiedziałem rzucił jeszcze, zanim policjanci go wyprowadzili. Chyłka nie miała wątpliwości, że Krantz ma na myśli Oryńskiego. Areszt śledczy Warszawa Mokotów sześć miesięcy pozbawienia wolności. Na tyle Kordian Oryński umówił się z prokurator, która skierowała przeciwko niemu akt oskarżenia. Sędzia nie miał wyjścia, musiał przystać na ten układ. Zresztą jemu również był na rękę sprawę można było szybko odfajkować i ruszyć dalej. W kraju, w którym dziesięć tysięcy sędziów rocznie rozpatrywało około piętnastu milionów spraw, było to całkowicie zrozumiałe. Nie miało większego znaczenia, czy Oryński popełnił przestępstwo, czy nie. Za pół roku zacznie na nowo. Nie jako prawnik, bo w tym charakterze był skończony. By piastować jakąkolwiek funkcję publiczną, musiał poszczycić się tym, co ustawy nazywały nieposzlakowaną opinią. A trudno przypisać ją komuś, kogo pozbawiono wolności za zabójstwo eutanatyczne. Co zamierzał robić po wyjściu na wolność? Tego nie wiedział. Jeszcze nie snuł żadnych planów, skupiał się wyłącznie na tym, jak przetrwać czas w mokotowskim areszcie. Czekał tu na niego gorzym, któremu właściwie wystarczyłby jeden dzień, by rozprawić się z Kordianem. Na zemstę miał ich tymczasem niemal dwieście. Oryski liczył na to, że prokuratorski układ zapewni mu specjalne względy i że zdoła przekonać więzienną administrację, by umieścili go jak najdalej od człowieka, który mu zagrażał. Jednak... Tak się nie stało. Czas na myślenie o przyszłości będzie później. A teraz. Kordian miał zamiar skupić się na przetrwaniu. Nie opuszczało go wrażenie, że trzyma w rękach tykającą bombę, której nie może się pozbyć, a licznik nieubłaganie odmierza czas, jaki mu pozostał. O, wcześniej. Niewiele brakowałoby, doszło do gwałtu. A później gorzym nie zatłukł go na śmierć tylko dlatego, że Oryński uzyskał pomoc z zewnątrz. Teraz już nie mógł na nią liczyć. Pyłka nie była w stanie nic zrobić, a prokuratorom już na nim nie zależało. Za murami więzienia zaś nie miał żadnych sojuszników. Tym większe wytchnienie przyniosła mu informacja o widzeniu. Wiedział, że tylko jedna osoba może go odwiedzić. Kiedy strażnik prowadził go do przestronnej sali, Kordian rozglądał się nerwowo. Na dobrą sprawę Gorzyn mógł go dopaść wszędzie, nawet na korytarzu. Siedział tu dostatecznie długo, by wiedzieć, komu wręczyć drobną sumę, a ta mogła sprawić, że znajdzie się we właściwym miejscu o właściwej porze. Polinski odetchnął głęboko, gdy dotarł na miejsce bez problemów. A no być może przesadzał i przez nieopuszczającego poczucie zagrożenia upatrywał kłopotów tam, gdzie nie miały prawa wystąpić. Chyłkę dostrzegł natychmiast. Jako jedyna siedziała przy pustym stoliku, nie zrobiwszy żadnych zakupów w kantynie. Wszyscy inni odwiedzający korzystali z okazji, by osadzeni, z którymi się spotykali, mogli coś wypić lub zjeść. Kordian zajął miejsce naprzeciwko i przez moment patrzył na nią bez słowa. Joanna również się nie odzywała. Siedziała w bezruchu, z rękoma skrzyżowanymi na piersi, jakby czekała, aż jakiś artysta w końcu utrwali jej firmową pozę. Żyjesz? Odezwała się po chwili. Oliński powiódł wzrokiem po ciemnych gumach na podłodze, wżartych w nią tak głęboko, że zdawały się niemożliwe do usunięcia. A no właściwie z oddali wyglądały, jakby były elementami posadzki. Siedzę w więzieniu, chyłka odparł. Jak każdy. Dla ciebie więzieniem jest rakowiecka, dla innych strach przed tym, co się o nich myśli, dla jeszcze innych maski, za którymi kryją się przed całym światem. Kordian uniósł brwi. Mam refleksyjny nastrój, dodała niewinnie Joanna. To miejsce jest jak inspiracja. Chyba tylko jeśli jest się tutaj przelotem, tak jak ty? Nie, zaoponował stanowczo, nie mając zamiaru robić sobie złudnych nadziei. Ja przesiedzę tu najbliższe pół roku. W żadnym wypadku, Zordą. Klamka już zapadła. Niezupełnie. Przytrzymała ją od drugiej strony w odpowiednim momencie. Kordian rozejrzał się bezradnie. Sala widzeń przywodziła na myśl raczej perelowską szkolną klasę niż współczesne więzienie w jednym z najszybciej rozwijających się krajów Unii Europejskiej. Oryński jednak przypuszczał, że wyremontowano by to miejsce i zapewne dopasowano do standardów zachodnich, gdyby władza nie miała w planach przekształcenia go w najbliższym czasie w muzeum. No cóż, niewątpliwie będzie jednym z ostatnich więźniów, którzy opuszczą mury Mokotowskiej placówki. O ile rzeczywiście wytrzyma tutaj? Sześć miesięcy. Sędzia nie wydał jeszcze wyroku, zauważyła. Formalnie nie, ale. Co, ale? Wpadła mu w słowo. Liczy się tylko aspekt procesowy, nic innego mnie nie interesuje. A powinno. Powinno, bo jak może pamiętasz, złożyłem wniosek o wydanie wyroku skazującego. O, jakże mogłabym zapomnieć? Debilizmy na zawsze zapadają mi w pamięć. Zrobiłem to, co uznałem. Naprawdę mam to gdzieś, ucięła. — Nie od dziś wiadomo, że masz skrzywione pojmowanie rzeczywistości. Zresztą niczego innego nie spodziewam się po człowieku, który słucha Willa Smitha. No właściwie to ostatnio przerzuciłem się na kłebona Fide, tako Hemingwaya i. Pogrążasz się jeszcze bardziej, Zordon? Bo nie jesteś świadoma, że temu pierwszemu zdarza się rapować o te kili. Nieistotne. Rapować to słowo klucz, które sprawia, że zdusimy ten temat z zarodku, zanim będzie miał okazję się rozwinąć. Oryński spojrzał na nią z rezerwą. Jakiekolwiek wspomnienie o zarodku wydawało się nie na miejscu, ale przypuszczał, że Chyłka użyła tych słów nie bez powodu. Nawet takimi małymi akcentami starała się pokazać, że dobrze sobie radzi. Coś nie tak? bąknęła. — Nie, nie. Wszystko jest w jak najlepszym porządku, przynajmniej u mnie. Jeżeli chcesz zapytać, czy u mnie też, zastanów się dwa razy. Nie miałem takiego zamiaru. To dobrze, odparła, kładąc dłonie na stole i patrząc na kordiana z ukosa. Bo to, że mój bodybuilding zakończył się przedwcześnie, wcale nie znaczy, że jestem delikatna jak płateczek lilii unoszący się na tafelce jeziorka. Zgrzyt, jaki wywoływały te słowa, zdawał się dudnić nieprzyjemnym echem. Kordian również pochylił się nad stołem i znaleźli się na tyle blisko, że poczuł perfumy chyłki. — Bodybuilding? — zapytał. — A jak inaczej określisz ciążę? — Znalazłbym kilka lepszych porównań. Mm — Mhm. Podobnie jak mój ginekolog. Wyprostowała się, a jej twarz nagle przybrała inny wyraz. Dopiero teraz Oryński uświadomił sobie, że ta rozmowa nie bez powodu biegła w tym kierunku. — Joanna najwyraźniej przyszła tu w określonym celu i nie było nim rzucanie ogólnych zapewnień, że wyciągnie go z aresztu. Wiesz, co powiedział mi podczas pierwszej wizyty? Nie, odparł kordian marszcząc lekko brwi. Że ciąża jest jak awans w pracy. Nigdy nie wiesz, ile razy trzeba dać dupy, żeby doszła do skutku. Oryński mógłby przysiąść, że w głosie dawnej patronki usłyszał uznanie. Od razu ci się spodobał, co? Odezwał się. Mhm, potwierdziła. — Poczułam, że nadajemy na tych samych falach. — A wspominasz o tym, bo... — Bo facet zgłosił się do mnie, szukając pomocy. Odparła, a potem nabrała głęboko tchu. Dostał spadek od jednej z pacjentek, praktycznie jej nie znał, a kiedy pojechał sprawdzić jedną z nieruchomości, zastał na miejscu truchło. Kordian nie bardzo wiedział, co odpowiedzieć. A zaraz potem pognał do Skylight, ale nie zdążył mi wiele powiedzieć, bo wyprowadziła go policja. Ciągnęła Janna, nie zwracając uwagi na konsternację Oryńskiego. Właściwie dzień jak co dzień w żelaznym Ed McVale. Ano tak. Ale istotne było dla mnie to, że jego zdaniem sprawa ma związek z tobą. Kordian nagle również się wyprostował, jakby poraził go prąd. Jak to? Jęknął. Spokojnie, nie chodzi o żadne dodatkowe problemy, wręcz przeciwnie kran stwierdzi, że może ci pomóc. Ale jak? A tego nie udało mi się jeszcze z niego wyciągnąć, ale to kwestia czasu. Więc podejmujesz się obrony? Wzruszyła ramionami, jakby w ogóle nie było czego rozważać. A co mam zrobić? Mruknęła. Kupił mnie tym porównaniem z awansem w robocie. No, gdybym był kobietą, to jakoś niespecjalnie by do mnie przemawiało. Bo byłbyś jedną z tych, które twierdzą, że za każdym mężczyzną, który coś osiągnął, stoi jakaś kobieta. A to nieprawda? Nie. Kobiety stoją przed, nie za nimi. Aha. Przez moment się nie odzywali, patrząc na siebie niepewnie. Niemal zwyczajowo starali się trzymać z dala od tematów, które tak naprawdę oboje chcieli poruszyć. I tradycyjnie mieli z tym kłopot. Mami, Lapinata, pai. To jedno jagańskie słowo wyrażało wszystko to, do czego sprowadzały się ich relacje. Rafał Kranz jest fachowcem, dodała w końcu urzędowym tonem chyłka. Tyle, że nie szkolono go z całej ale z opieki ginekologicznej. No mimo wszystko, na studiach musieli przygotować go pod kątem kontaktów z pacjentami. Studia z Ordon to tylko kara za to, że przetrwałeś liceum, odpowiedziała zawieszając wzrok gdzieś w oddali. Praktycznie nie mają znaczenia, a na specjalizacji nie uczy się lekarzy podejścia do pacjentów. I dobrze, bo to mi trężenie czasu. Zamiast właściwego głaskania po ręce, wolę właściwą diagnozę. O, ty z pewnością tak, ale Kranz w każdym razie je stawia. Notorycznie. I to wystarczy, żebyś mu zaufała? Nie ufam nawet sobie. A jednak jesteś przekonana, że rzeczywiście może mi pomóc, odparł stanowczo, i dlatego zdecydowałaś się wziąć jego sprawę. Tak, to jeden z powodów, przyznała. Ale drugi jest taki, że to wszystko mocno podejrzane. To znaczy? Chyłka rozejrzała się, na dłużej zatrzymując wzrok na siedzącej niedaleko parze. Dopiero teraz zdawało się zorientować, że jako jedyna nie kupiła niczego w kantynie. Zastanów się, mruknęła. Oskarżą go o zabójstwo tej dziewczyny, ale to właściwie najbardziej absurdalny kandydat na mordercę, o jakim mogłabym pomyśleć. Gdyby to zrobił, lepiej ukryłby ciało, zapewniłby sobie alibi, zabezpieczyłby się odpowiednio w końcu to on figuruje w testamencie, więc wiedziałby, że właśnie na niego od razu padnie cień podejrzeń. Ale dlaczego ta dziewczyna w ogóle go w nim umieściła? Nie mam bladego pojęcia, podobnie jak on, ale dowiem się. A miała jakąś rodzinę? — Całkiem sporą odparła ciężko chyłka, jakby to był powód, by współczuć spadkodawczyni. Rodzice byli znanymi warszawskimi przedsiębiorcami robili głównie w nieruchomościach. Obłowili się podczas reprywatyzacji, skupując sporo roszczenia, potem inwestując zdobyte środki. I w pewnym momencie przestali zajmować się przeszłością i skupili na deweloperce. A potem pochłonęli gry rynkowe i w rezultacie dziewczyna odziedziczyła udziały w kilku intratnych spółkach. — Dawno zmarli? — Ojciec parę lat temu, matka przed rokiem, oboje z przyczyn naturalnych. Odparła Joanna i poprawiła żakiet. Dobrze wyglądała w swoim dawnym, przedciążowym służbowym stroju. Jakby rzeczywiście zostawiła traumatyczne przeżycia za sobą i skupiła się na tym, co tu i teraz. Została czwórka dzieci, kontynuowała ofiara, czyli beata Widera, i trzech braci. Dziewczyna w całości odziedziczyła rodzinny biznes, bo podobno jako jedyna z całego towarzystwa była na tyle odpowiedzialna, by to ją rodzice ustanowili następczynią. To brzmi jak przyczynek do rodzinnych zapasów w błocie. Które zapewne się odbyły, ale dopiero zaczynam badać sprawę. Na razie wiem tyle, że wszystko wskazuje na samobójstwo. Zostawiła list? Tak. Niestety znalazł go sam Krantz, więc wartość dowodowa będzie taka sobie. Kordian pokiwał głową w zamyśleniu. Nie znał ani rodziny widerów, ani ginekologa. O ile pamięć go nie myliła, nigdy nie spotkał żadnej z tych osób, nawet o nich nie słyszał. Ale dlaczego w takim razie lekarz utrzymywał, że może mu pomóc? Bez nerwów, Zordon — odezwała się Janna, wszystko ogarnę. Jeszcze przez moment namyślał się w milczeniu. Zdajesz sobie sprawę, że to może być lichy wybieg, żebyś podjęła się obrony? — Nie, odparła bez wahania. Kranz wie, z kim ma do czynienia? Jest świadomy, że prowokowanie drapieżnika nigdy nie przyniosło nikomu niczego dobrego. Kordian próbował odpędzić od siebie myśl, że po raz pierwszy od długiego czasu chyłka brzmi jak ktoś naprawdę zdesperowany. Wiedział, że zrobi wszystko, by mu pomóc, nawet jeśli miało to zagrozić jej samej, i ta świadomość była jednym z powodów, dla których wniósł o wydanie wyroku skazującego. Chciał mieć to wszystko już za sobą i był przekonany, że tak się stało. Ona także powinna mieć tę pewność. Decyzja sądu należała do zwyczajnych formalności. Nawet jeśli Rafał Krantz rzeczywiście miał coś, co mogło pomóc Oryjskiemu, było już za późno. Chciał jeszcze raz to podkreślić, ale ostatecznie uznał, że przyniesie to efekt odwrotny do zamierzonego. Po prostu się nie śpiesz, odezwał się po chwili. Z czym? Z tym, co zamierzasz. — Przecież nie masz pojęcia, co zamierzam, Zordon. — Nie. Odparł i uśmiechnął się pod nosem. — Planujesz w jakiś sposób storpedować mój wniosek, a potem wyciągnąć mnie z więzienia. Przypuszczam, że też przywrócić mnie na dawne stanowisko. Może nawet sprawić, że skończę aplikację i zostanę przyjęty do palestry. — Czy o czymś zapomniałem? Żaden mięsień jej twarzy nawet nie drgnął, mimo że ton, którego użył Kordian, był wyraźnie prześmiewczy. No może, o hodowli jednorożców, której założenie jest równie prawdopodobne jak osiągnięcie którejkolwiek z tych rzeczy, dodał. Nie, odparła, ale nie powinieneś sobie drwić z jednorożców, podobnie jak z feniksów i innych tego typu stworzeń. Przecież wszystkie sklasyfikował Linneusz w swoim dziele animalia paradoxa". ani muszę ci chyba mówić, że to był bardzo poważny przyrodnik. Który najwyraźniej zrobił wyjątkowo głupią rzecz. A ja zamierzam zrobić jeszcze durniejszą, zauważyła z niejaką satysfakcją chyłkę. Jaką? Związać się z tobą. Cisza, która zapadła, zdawała się jedynie interludium między jednym a drugim żartem chyłki. Kąciki jej ust jednak się nie uniosły, a w oczach miała wyłącznie powagę. Kordian odchrząknął nerwowo. Po chwili dopiero uświadamiając sobie, że mogła rzucić ten komentarz jedynie po to, żeby sam zaczął myśleć o jak najszybszym opuszczeniu aresztu.